Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła Tadeusza Tomaszewskiego. Ja zawsze i przy każdej okazji będę podkreślał, że posła bardzo mocno związanego z naszym miastem, z naszym powiatem, nie tylko dlatego, że jest posłem z tego okręgu wyborczego, ale dlatego, że bardzo często się kontaktujemy, rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wymieniamy zdania na temat najbardziej aktualnych problemów, którymi żyje nasze miasto i nasz powiat. Jednocześnie pan poseł przekazuje nam zawsze na bieżąco informacje dotyczące tego, co dzieje się w Sejmie. I zawsze to będę podkreślał, bo taka jest ocena dziennikarzy, najbardziej pracowitego posła w naszym parlamencie. Panie pośle, witam serdecznie i proszę o przekazanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że jest z nami ponownie po krótkiej przerwie Mirek Marczewski. Najważniejsze jest zdrowie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i w dalszym ciągu będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym miasta i powiatu. No i oczywiście również dzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami w ramach tych artykułów, które są tutaj publikowane. Obecna kadencja parlamentu dobiega powoli końca. Wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym, czyli w październiku. Do tego czasu można powiedzieć, że wszystkie ugrupowania polityczne będą prowadzić kampanię, choć ona się oficjalnie nie zaczęła, ale de facto trwa. Lewica, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, po pierwsze zrobiła organizacyjny porządek po swojej lewej stronie, mianowicie po rocznej przerwie ponownie wróciła na łono Lewicy Polska Partia Socjalistyczna oraz Unia Pracy. W tej sprawie zawarto porozumienie między Nową Lewicą oraz Partią Zandberga, czyli Lewica Razem. Do tego porozumienia czterech formacji politycznych w najbliższym czasie w ramach współpracy programowej dołączy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ale też różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Lewica zawsze, kiedy była zjednoczona, uzyskiwała dobry wynik. Kiedy była podzielona, nie było jej również jednej przez jedną kadencję w parlamencie. My nadal jesteśmy otwarci na projekt wspólnej listy. Niemniej jednak dzisiaj ten projekt oddala się przede wszystkim ze względu na brak gotowości do udziału w nim przez PSL oraz Polskę 2050. Z badań, które przeprowadzają pracownie zajmujące się badaniem opinii publicznej, wynika również, że trzy listy opozycji demokratycznej mają szansę na zgromadzenie około 240 mandatów. Istotna jest również kwestia taka, że pierwszy zgodnie zwycięzca wyborów zabiera zgodnie z ordynacją wyborczą dodatkowe punkty, czyli dostaje premię. Jeśli zdarzyłoby się, że w tej końcówce któreś z innych ugrupowań, które dzisiaj jeszcze nie funkcjonuje na scenie politycznej, ale zgłosiło swoją gotowość udziału w wyborach, straciłoby możliwość wejścia do parlamentu, no to te końcówki zabiera zawsze zwycięzca. Mamy nadzieję, że porozumienie programowe przed wyborami jeszcze liderów opozycji nastąpi. Chodziłoby o to, aby opinia publiczna dostała wyraźny przekaz, że opozycja wie, po co walczy o zwycięstwo. Po drugie, że po zwycięskich wyborach utworzy wspólnie rząd.
No i po trzecie, że kampania wyborcza będzie kampanią na argumenty merytoryczne, a nie walką na tematy zastępcze czy dzielące już od dawna opinię publiczną. W ramach swojej działalności tutaj na wniosek między innymi pana radnego Kwiatkowskiego, ale także koleżanek i kolegów z Rady Powiatowej Nowej Lewicy złożyłem interpelację w sprawie uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwym zapachom. Jak państwo się orientujecie, na terenie działa w ramach tureckiej strefy inwestycyjnej inwestor, który przerabia krew drobiową na paszę dla zwierząt. Z tego powodu są różnego rodzaju skargi od mieszkańców. Ta interpelacja została skierowana do ministra klimatu i środowiska. Otrzymałem odpowiedź od pani minister Małgorzaty Golińskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, z której po pierwsze wynika, że prace nad ustawą o ustaleniu minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia w sektorze rolnictwa w związku z funkcjonowaniem i ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej są wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Prace nad tym rozpoczęły się już w 2021 roku, ale ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie te prace, można powiedzieć, zostały przerwane. W tej chwili ministerstwo prowadzi nowe uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak piszą, w celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony mieszkańców wsi, jak i samych rolników. Ta sytuacja związana właśnie z wojną powoduje, że też są nowe uwarunkowania ekonomiczne w rolnictwie i to wszystko jakby na nowo wymaga przemyśleń i uzgodnień, stąd nie ma jeszcze formalnie tego projektu ustawy w Sejmie, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie trafi. Jest ten projekt z 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tam zainteresowane osoby mogą ze szczegółami się zapoznać, ale też mogą i przesyłać swoje uwagi i spostrzeżenia właśnie do tej ustawy bezpośrednio do Rady Ministrów, bo to jest jeszcze ten etap, kiedy zbierane są uwagi od organizacji obywateli czy samorządów. Konkludując z tego wynika, że taki zamiar uregulowania tych minimalnych odległości występuje. Mam nadzieję, że nie będzie w tej sprawie zgniłego kompromisu, bo najgorsza sprawa to jest to, jak politycy już na etapie prac parlamentarnych, nie kierując się względami merytorycznymi, budują poprawki na kolanie i później burzą całą ustawę. Taką ustawę zburzoną właściwie jest ustawa o odnawialnych źródłach energii, słynne 10H. To jest ustawa, która jest wypełnieniem jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Miało zakończyć się to tak, jak wynikało z ustaleń rządowych, czyli 500 metrów odległości. Niestety w Sejmie zapadła decyzja po prawej stronie sceny politycznej, że to ma być 700 metrów i to oznacza, że 47% mniej powierzchni Polski będzie dostępne pod inwestycje wiatrowe. To jest olbrzymia strata, nie mówiąc o tym, że będą kolejne straty dla samorządów, dlatego że one muszą przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego. I część przyjmowała, a to w dobrej wierze, skoro rząd prowadził takie działania i że wystąpi z taką ustawą, no to samorządy prowadziły dzisiaj, będą musiały to zmieniać. Na przykład w województwie wielkopolskim tu fachowcy podają, że 53% różnicy, te 200 metrów robi potencjału dostępnego pod energetykę odnawialną. To jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze ten każdy gigawatt warunków na lądzie produkuje dużą ilość energii. Właściwie to jest tyle, co dla województwa podlaskiego.
Dzięki temu możemy spalać mniej importowanego gazu i węgla. Gaz to prawie 3 miliardy złotych, taki 1 gigawat wiatraków, a węgiel to ponad 1,5 miliona złotych oszczędności. Stąd ta ustawa znów będzie bardzo kulawą ustawą. Niemniej jednak wtedy, kiedy opozycja dzisiejsza wróci do władzy, myślę, że uda się ponownie wrócić na właściwe tory sprawę energii odnawialnej, budowy i stwarzanie warunków do jej funkcjonowania. Szanowni Państwo, przewodniczący, współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek, wicemarszałek Sejmu pan Włodzimierz Czarzasty pod koniec lutego wystosował do części sołtysów w Polsce 4400 sołectw, tam gdzie były dostępne publicznie maile do sołtysów, z takim listem, formą konsultacji propozycji prawnych, które przygotowywane są w klubie poselskim Nowej Lewicy, a są adresowane do środowiska sołeckiego. Po pierwsze, chcielibyśmy wyposażyć sołtysów w ochronę przewidzialną dla funkcjonariuszy publicznych. Sołtysi są jednoosobowymi organami wykonawczymi, stąd często również są poborcami podatków. Gdyby nadać im tą ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, to tak jak pracownicy samorządowi, jak radni, jak ostatnio udało się też ponad podziałami politycznymi przeprowadzić, że to będą aptekarze, to byłoby takie wzmocnienie pozycji sołtysa. Po drugie, myślę, że nadchodzi ten czas również po ustawie, która dała świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników, taki dodatek do emerytury, rozwiązanie w tej sprawie dla tych społeczników. My w swoich rozważaniach przewidujemy, że ten dodatek byłby zależny od ilości pełnionych kadencji, ale oczywiście nie więcej niż określona kwota. Na tym etapie było wpisane to 800 zł. Wszystko to zależy od tych wyliczeń końcowych, ile tych sołtysów będzie wielokadencyjnych, a ilu tych, którzy pełnią te kadencje tylko i wyłącznie pojedynczo. Po trzecie, przewidujemy przyznanie sołtysom prawa do bezpłatnej komunikacji publicznej, tak jak mają radni tam, gdzie się poruszają. Po czwarte, wprowadzenie obowiązkowych diet dla sołtysów. Niestety w Polsce nie we wszystkich gminach są obowiązkowe diety. Dlatego też dla tych sołtysów, którzy te funkcje pełnią, te diety powinny być obowiązkowo, łącznie ze zwrotem kosztów podróży. I po piąte, nowelizacja wzmacniająca Fundusz Obywatelski na Wsi, czyli inaczej Fundusz Sołecki. Dzisiaj jest taka sytuacja, że rady gmin nie muszą wprowadzać Funduszu Sołeckiego. W niektórych gminach było tak, że był Fundusz Sołecki, wycofano tego Funduszu Sołeckiego. My uważamy, że to prawo mieszkańców do tego, żeby mieli ten Fundusz Sołecki, może on jest niewielki w mojej wiejskiej miejscowości, na 27 tysięcy, 25, 32, ale ci ludzie po raz pierwszy mogli zdecydować o tym, że wymienią sobie świetlicy wiejskiej okna, że drugi raz przez 4 lata w innej miejscowości odkładali na budowę nowej remizy, że mają boisko sportowe, więc to oni decydują o priorytetach, a nie zawsze przy braku tego Funduszu Sołeckiego starczy tych środków inwestycyjnych w gminach na realizację ich jakby takich form aktywności, które chcą realizować najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Stąd po pierwsze obowiązkowy Fundusz Sołecki, po drugie zwiększenie rekompensaty, bo dzisiaj jest tak, że ta rekompensata za wykorzystanie tego Funduszu Sołeckiego z Ministerstwa Finansów do gmin jest od 20 do 40%. My chcemy to zwiększyć od 30 do 50%, ten limit ustawowy
i żeby no, ewentualnie znieść jakieś ograniczenia związane z przekroczeniem tego limitu, to tutaj można powiedzieć funkcjonuje już takie rozwiązanie w pomocy społecznej, złotówka za złotówkę, jeśli przekroczysz, no to oczywiście miałbyś tam mniej. Czyli to takie wzmocnienie pozycji sołtysa. W wielu miejscowościach sołtys stoi na czele Rady Sołeckiej, jest jednocześnie przewodniczącym Rady Sołeckiej. Niemniej jednak ta funkcja wykonawcza to jest sołtys. W tej chwili zbieramy, jak mówię, około 1/3, czyli ponad 1200 tych adresów mailowych było, na te ponad 4400 spływają te opinie i na początku kwietnia taki projekt ustawy trafi do parlamentu związany z pozycją sołtysa. Wspomniałem Państwu na początku o tym, że w trakcie prac można zepsuć całą ustawę. My dzisiaj jako opinia publiczna, ale także samorządy, przedsiębiorcy i obywatele czekamy z utęsknieniem za środkami z Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili wiadomo, że Sejm przyjął ustawę, opozycja nie przeszkadzała. Prezydent skierował ją do Trybunału. Trybunał się na razie nie ma jakoś okazji zebrać. Wszystko stoi w miejscu, a my płacimy cały czas olbrzymie kary za niewykonanie wyroków TSUE. Na dzień dzisiejszy jest taki fajny licznik, który pokazuje co minutę, jak to biegnie. Mamy prawie 3,5 miliarda złotych, 769 milionów euro do zapłacenia tej kary. To jest coś nie do pomyślenia, bo to można powiedzieć, że zawsze przeliczyć na ilość przedszkoli, ilość dróg i tak dalej. Coś, co jest nam dane, co wynika z naszej pozycji w Unii Europejskiej, ale też i z naszych płaconych składek, bo przecież Unia utrzymuje się ze składek również poszczególnych państw. I za to odpowiedzialność ponosi tak zwana Zjednoczona Prawica, w tej sprawie podzielona prawica. Mała grupa, partia Zbigniewa Ziobry blokuje te wszystkie kwestie, które powodują, że mimo że premier poinformował o tym, że ustalił to wszystko z Komisją Europejską, to jak nie Ziobro, to pan prezydent Duda ma wątpliwości i nadal pieniędzy nie ma. Mam nadzieję, że tutaj receptą na to wszystko jest zmiana rządu i odzyskanie tych środków finansowych, które Polkom i Polakom się po prostu należą.